Witajcie w największym salonie, największym warsztacie i największy plac z samochodami z USA w Polsce. Cześć, dzisiaj do naszego warsztatu przyjeżdża gość specjalny, jak pewnie widzicie też po tytule, jest nim Grzegorz Duda. Ale też w tym dniu wydajemy prawie 5, 6, dokładnie 7 samochodów i Wam je pokażę, a o kosztach jednego z nich Wam dokładnie powiem. A wydajemy Maserati Levante, Audi A5, Kia K5, zresztą więcej materiałów macie na kanale Grzegorza Leszko Moto TV, Ford Mustang, BMW X2, Toyota GR86 i Saab 9.3, w którym wymienialiśmy poszycie dachu. Natomiast powiem o kosztach Maserati Levante. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actress. Where everybody is crazy fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Ten egzemplarz jest z 2019 roku, oczywiście z 3-litrową V6 o mocy ponad 400 koni. Wylicytowaliśmy go za 16 tysięcy dolarów, a to dało nam 88 tysięcy złotych po wszystkich kosztach. Naprawa weszła 70 tysięcy złotych. Oczywiście oprócz uszkodzeń, o których wiedzieliśmy, którymi przypłynęła ze Stanów Zjednoczonych, klient zażyczył sobie jeszcze wymianę opon na nowe, wymianę układu hamulcowego i cały serwis olejowy. Tak więc samochód wyszedł 160 tysięcy złotych. Jak popatrzymy na polski rynek, na Automoto, najtańszy egzemplarz z 2019 roku kosztuje 239 tysięcy złotych, a to znaczy, że na Maserati Levante z 2019 roku możemy zaoszczędzić nawet 80 tysięcy złotych. Auto przetestowane, kluczyki daję Bartkowi, bo klienci już czekają, a ja lecę do Grzegorza. I tak wygląda nasz warsztat. Co powiesz? Nie no, mega. Produkcja, a nie warsztat. Trochę już tak, 30 miesięcznie wychodzi. 30 od miesięcznie? 30 samochodów miesięcznie. Kurczę, mega. Ja powiem Ci, byłem na salonie, no to zrobiło to na mnie mega wrażenie, bo widziałem pierwszy raz w życiu salon samochodów importowanych, używanych, który jest na poziomie salonu ASO nowych. I to jest mega fajnie, że tam jest miło, przyjemnie, czysto i te samochody rzeczywiście od razu smakują. Jest ich na tyle dużo, że można je, wiesz, sobie powybierać. Nie? No, Challengery jakby u Ciebie to do koloru, do wyboru. Słuchaj, w jakiej wersji, z jakim silnikiem, to jest nie do wiary, nie? Tak, faktycznie. Teraz się trochę tego nabrało. No, ten salon jest już duży. Na miejscu mamy prawie 70 samochodów, ale wiesz, jaki to jest ciężki biznes. No nie jest łatwo. Duże ryzyko, żeby to ściągnąć po pierwsze, bo się podejmuje duże ryzyko. To nie jest tak, że na odległość się kupuje zawsze na 100% pewne, nie? Kupujemy z obrazka. Tak, opis opisem, ale czasami niespodzianki bywają, nie? No wiesz, każdemu się wydaje, że to jest takie łatwe, bo znalazł sobie w Stanach samochód za 5 tysięcy dolarów, który tutaj kosztuje 200 tysięcy złotych i myśli, że będzie miał za 50 tysięcy ten samochód na miejscu, a później transport, opłaty i niespodzianka, co przyjdzie, później części i tak dalej, nie? No ale Ty też robisz dla kogoś, kto sobie ze Stanów ściągnął auto, czy nie? Tak, to co tu widzisz, to są samochody praktycznie wszystkie, bo samochody klientów, oprócz tej X1, bo ta trafi do nas na salon, ale jak widzisz, robimy od Maserati przez jakiś Audi e-tron po nową S-klasę, no i mamy tu ładnego Martini. Nie, no, ja jestem powiem Ci, wielbicielem w ogóle Porsche, ale to nie jest GT wersja, to jest zwykła, nie, tak? Nie, zwykła, ale fajnie oklejona. Ale oklejona. Natomiast mega. To nie jest tak, że robimy tylko te drogie, robimy też samochody, wiesz, tańsze, robimy pick-upy, Pacyfiki, bardzo dużo SUV-ów, Challengerów, Durango, zresztą znasz dobrze ten biznes najlepiej.
nie, ale jesteście rozpędzoną mega, mega firmą, nie? Powinieneś pomyśleć o tym, żeby, wiesz, swoje doświadczenie wykorzystać w ten sposób, żeby rozrzucić te swoje oddziały gdzieś po Polsce, nie? Żeby dostępność do ciebie była większa, no bo jednak z amerykańskimi autami czy z tymi ściągniętymi ze Stanów jest duży problem na rynku, nie? Bardzo dobrze myślisz. Otwieramy w Poznaniu kolejny oddział. Jeszcze będą w kilku miejscach Polski, na razie nie chcę zdradzać, ale... Czyli tak, żeby każdy miał dostęp do ciebie bezpośredni. No. Dokładnie tak. Fajnie by było. Jedno z lepszych Porsche, jakie jest, mimo że wszyscy mówią, że Cayman to jest samochód Porsche dla ubogich. Jedenastka dla ubogich, co jest bzdurą. Co jest bzdurą, dlatego że to jest dokładnie 911, można powiedzieć, poza tym, że ma największą zaletę, czyli centralnie silnik, dzięki temu on się genialnie prowadzi. Genialnie. Jestem totalnym fanem Porsche'ów i samochody, które zawsze mnie rzucają na kolana, rzucały i kocham nimi jeździć, wiesz. Wszyscy mówią, że Porsche'aki to takie nie superkary, nie? Że to nie, że Ferrari, Lamborghini, tylko że ja w Porsche siadam, który jest szybszy od Ferrari, lepiej skręca, lepiej hamuje. Jadę 1000 km i wysiadam wypoczęty. Wsiadam w Ferrari, robię... I jest tragedia. 200 km i mówię, nie chcę, wolę jechać Skodą Octavią 1.9 TDI, bo byłoby wygodniej. To jest taka bulwarówka, wiesz, na kawkę, tu tam jest dodać gazu i tak fajnie dalej. Fajnie wygląda, ale jak to mówią, z ładnej łyżki się nie najesz. Nie najesz. Testowałem McLarena w jednym z odcinków, jechałem tą wersją 570, później 720. No piękne auto, pięknie się prowadzi, ale dokładnie w tym momencie, kiedy nagrywaliśmy, te 10 minut. Wysiadłem z tego samochodu zmęczony, zgarbiony, że jestem... Bije ten silnik po plecach. Ja miałem 650S Carbona. Robiłem w nim silnik. Musiałem ten silnik dotrzeć w McLarenie. Nie. Po prostu nie. Musiałem nim zrobić 1000 km w sumie. Jeździłem oczywiście tam z Tarnowa do Krakowa, wiesz, i tak dalej. To już na tych małych podbiciach, które są, gdzie normalny Range Rover, SUV, wiesz, mikrofalówka, ciężarówka przychodzi bez strzała, to tamten potrafił przy większej prędkości o dwa pasy się przesunąć. Także są bardzo niebezpieczne auta. Poza tym zawieszające się systemy audio, trzeba trzasnąć tymi drzwiami, żeby one się dobrze zamknęły i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są to cudowne samochody, o których ja mówię, że Ferrari to jest geniusz ogólnie. Dlatego, że wszyscy wiemy, że to są średniej jakości auta, a każdy z facetów o nich marzy, włącznie ze mną, także to jest, wiesz, niesamowite, nie? Taki, czy trzeba gorsze samochody robić, które dobrze wyglądają i cię poniewierają, bo tam trzeba wytrawnego kierowcę, żeby i szybkie ręce, żeby to utrzymać jednak na lejcach, nie? Ale mega, powiem ci, że mega, zdradzimy coś? Zdradzamy, bo ja jestem tutaj nie przez przypadek, słuchajcie. Bartek jako America Cars ściągnęli dla mnie samochód ze Stanów, nie powiemy jaki, który będzie w programie Duda kontra Szafrański, taki jubileuszowe auto, bo to 10. samochód w kontrze. Będzie niesamowicie. Będzie niesamowicie, to już od widzów zależy. Będzie niesamowicie, będzie odjazdowo, tak jak na jubileusz przystało. Słuchajcie, będzie oderwanie totalne od rzeczywistości, czyli lecimy w kosmos. Jak to mówią, pokażemy wreszcie, że przy motoryzacji sky is the limit. No powiem ci, jak pokazałeś mi ten projekt, to byłem pod wrażeniem. Cieszę się, że cię poda. Trzymam kciuki, żeby to dokładnie tak wyglądało. Oj, będzie lepiej. Mam już jakieś pomysły na modyfikacje jeszcze, żeby to rozwinąć. Grzegorz mi obiecał, że przejadę się ten pierwszy z nim jako pasażer, więc czekam. Natomiast co, nie zdradzam szczegółów, będzie to na antenie na przełomie marca, Ruszam, tak, na przełomie marca-kwietnia, także czekajcie. Będzie fajnie, trzymajcie kciuki, żebym się wyrobił oczywiście, bo... Zaczynam sobie uświadamiać, jak czekałem 5 tygodni na samochód, w co ja wdepnąłem. Wiesz co, wolę to wziąć zawsze na żywca, na takiej podniecie, wiesz, na takim energii idziesz i wiesz, że się nie wyrabiasz, pracujesz po 20 godzin, ale wiesz, że się uda. Tutaj było za długo czasu do myślenia i mówię, kurde, co ja wymyśliłem, ale będzie git. Jak coś, masz mocne zaplecze, tu widzę, bardzo mocne i profesjonalnie, także nie będę dzwonił, weźmiesz ekipę, przyjedziesz mi pomóc. Weźmiemy dwie trzynastki, dwie dziesiątki. Dwie dziesiątki, śrubokręt i lecimy, nie? Czego, że się nie zatrzymuję. Mega dzięki. Ja mega dziękuję za mega zajebiste załatwienie sprawy profesjonalne. Jak chcecie kupić auto w Stanach, to mówię szczerze, z całego serca, do Bartka, America Cars. On wam na pewno pomoże i na pewno będzie to załatwione tak, jak powinno być, a nie bańka mydlana, która później pęka, jak przyjeżdża samochód ze Stanów. A trochę samochodów ze Stanów próbowałem sprowadzać i zobaczcie, w Europie czuję się dobrze, a i tak odpuściłem temat i przyjechałem do profesjonalistów, żeby nie robić sobie pod górkę, bo nie ma czasu.
Jeszcze raz. Jeszcze raz dzięki. Wielkie dzięki, naprawdę. Do zobaczenia.